9:30. Ale jest gitarka. Co z Marekiem? Marek się nie odzywa, to znaczy, że za bardzo. Wyspani, zrelaksowani, wypoczęci, idziemy zdobywać świat. Wczoraj zrobiliśmy drogę trudną, wuj 5, dzisiaj chcieliśmy zrobić drogę wuj 6. Takie tam jest w boku, ale ja będę być w boku, gdzie zasłonięty. No dobrze, ale ten ruch pierwszy. Chcielibyśmy powtórzyć jedną z najdłuższych dróg w dolinie, jest to klasyk doliny, 300-metrowy lodospad. Mamy ze sobą czołówki, będziemy napierać ile sił w dziabach i rękach. Także mam nadzieję, że się wyrobimy jak najszybciej. Jeszcze co? Jesteśmy pod Ice Areną. Naszym celem jest wejście jeden z trudniejszych lodospadów o nazwie Mordor. Są to trudności WI5, także dość mocna droga. Chcielibyśmy ją właśnie wciągnąć jeszcze za dnia. No, wiadomo, mamy przy sobie czołówki, także będziemy ją podobnie kończyć z czołówkami. Takie pan zrobić jakieś? Jeszcze. Nie ma szans zrobienia tej drogi w 3 osoby w tak krótkim czasie, dlatego odpuściłem sobie. Po wielkich bojach i 10 nie wiem ile to godzin było, udało nam się dotrzeć do auta. Zgubiliśmy w ogóle na zejściu szlak, ponieważ na górze był lawinki, które schodziły z góry, zasypało ślady poprzedników i mieliśmy utrudnione zadanie, ale jakoś dotarliśmy żywi
szczęśliwi. Teraz idziemy coś ściągnąć na masę. Poszło, także, okay. Także dobrze. Droga padła i jutro restujemy. Jutro restujemy, bo ja ledwo żyję. I tak naprawdę dobrze, że Memek zjechał, bo byśmy pewnie tam dalej siedzieli i mieli jeszcze kibel, a kiblu chyba nikt ze spinaczy nie lubi.